Dostarczali pieluchy do Syrii. Mieli finansować terroryzm Holandia, mieli pracować dla ISIS, zostali uniewinnieni. Przekazywali dzieciom pieluchy i mleko. Sąd w Limburgii, na południu Holandii, uniewinnił dwóch mężczyzn podejrzewanych o finansowanie islamskiego terroryzmu. Sędzia uznał, że dostarczali oni jedynie pomoc humanitarną, m.in. pieluchy dla dzieci w Syrii. Prokuratura oskarżyła zarządzających meczetem Aleja Hołda w mieście Geleen o finansowanie terroryzmu. Jeden z nich, La Arbia, został oskarżony o przekazanie dżihadystycznemu Państwu Islamskiemu pieniędzy oraz towarów o wartości 250 tysięcy euro. Przed sądem stanął także imam Stefan Z., najważniejsza osoba w meczecie Aleja Hołda. Prokuratura zarzuciła mu, że pomagał La Arbia Mła. Między innymi, fałszując dane osób na listach odbiorców towarów w Syrii. Sąd nie podzielił w piątek zdania prokuratorów i oczyścił mężczyzn ze wszystkich zarzutów. Sędzia zaznaczył, że nawet z akta prokuratury wynika, że La Arbia rozprowadzał jedynie pomoc humanitarną wśród uchodźców w Syrii. Bezpodstawne zarzuty, nawet jeżeli były one przekazywane na terenach kontrolowanych przez ISIS, to przekazywanie pieluch i mleka dla niemowląt trudno uznać za finansowanie terroryzmu, mówił sędzia, podkreślając, że wszystkie zarzuty były bezpodstawne. Sympatyzowanie z Państwem Islamskim jest wprawdzie kontrowersyjne, ale samo w sobie nie jest karalne, stwierdził sędzia. Adwokat jednego z oskarżonych powiedział podczas rozprawy, że prokuratura za bardzo polegała na negatywnych informacjach medialnych na temat meczetu. Jak informuje dziennik The Limburger, w lutym 2017 roku policja przeprowadziła obławę w 14 miejscach na terenie południowej Limburgii. Jednym z nich był meczet Aleja Hołda w Geleen, gdzie podczas przeszukania znaleziono broń m.in. karabiny kałasznikowa.